Jeśli zainteresowani są Państwo ofertami w zakresie pożyczek hipotecznych, lokat inwestycyjnych, planów emerytalnych lub edukacyjnych, zapraszamy do korzystania z mobilnego serwisu finansowego. Pracownik Credit Union spotka się z Państwem w dowolnym uzgodnionym miejscu. W celu umówienia spotkania prosimy zadzwonić pod podany na ekranie numer telefonu. 7 dni w tygodniu. Witam, tu Bogdan Poprawski, właściciel firmy Spencer Group, firmy pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Czy zdajesz sobie sprawę z ryzyka kupna nieruchomości bez inspekcji budowlanej? Można wygrać licytację, czyli bidding war, ale czy warto? Kwestie tego typu chętnie wyjaśnimy. Skontaktuj się z nami. A teraz zapraszam na kilka wiadomości z Polski, przygotowanych przez telewizję Trwam. W całym kraju trwa walka z koronawirusem. Władze państwowe i samorządowe przygotowują szpitale tymczasowe, a rząd zapowiada nową tarczę finansową. Tylko dzisiaj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o blisko 21 tysiącach nowych zakażeń. Choć w kraju nie wprowadzono narodowej kwarantanny, to lockdown dotknął wielu przedsiębiorców. Wsparciem dla nich ma być nowa tarcza finansowa. W ramach nowej, rozszerzonej tarczy antykryzysowej użyjemy wszystkich sił i środków polityki fiskalnej, monetarnej, podatkowej i społecznej, by ochronić nasz wspólny skarb, polską gospodarkę. Przedsiębiorcy przyjęli tę wiadomość z umiarkowanym optymizmem. W ramach pomocy rząd przygotował 10 działań antykryzysowych. To m.in. przedłużenie postojowego i zwolnienia ze składek ZUS. Ekonomista dr Marian Szołucha zauważa, że obowiązkiem rządu jest rekompensata dla przedsiębiorców, pod warunkiem, że pomoc będzie sprawiedliwa i transparentna. Jednak tego typu pomoc odczuje całe społeczeństwo. Te pieniądze służące pomocy polskim przedsiębiorcom mogą pochodzić albo z zadłużenia publicznego, z dodatkowej porcji zadłużenia publicznego, które będziemy musieli w najbliższych latach, może nawet dekadach spłacać, albo z dodruku pieniądza, mówiąc nieco w sposób uproszczony. Co odbije się na inflacji. Koronawirus to także poważne wyzwanie dla służby zdrowia. Szpitale przygotowują się do przyjęcia dużej liczby tak zwanych pacjentów covidowych. Wprowadziłem taką zasadę, że każdy ze szpitali wojskowych musi wygospodarować, już wygospodarował przynajmniej 1/3 łóżek na potrzeby osób zakażonych koronawirusem. W całym kraju powstają szpitale tymczasowe. Do wszystkich trwa nabór pracowników medycznych. To m.in. Wrocław czy Krynica Górska. Trwają także przygotowania szpitala tymczasowego w Ciechocinku. W budowie jest również szpital polowy na Okęciu w Warszawie. Na ukończeniu są także prace w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Taki szpital to ogromne zabezpieczenie dla całego regionu. Według wstępnych założeń w przyszłym tygodniu do szpitala polowego w Katowicach będzie można przyjąć pierwszego pacjenta. Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów wciąż się rozwija. Teraz mogą do niego przystąpić wolontariusze cyfrowi. Mieliby pomóc seniorom m.in. w zakładaniu profili zaufanych. Osoby starsze w trakcie epidemii mają zgodnie z zaleceniami lekarzy ograniczyć wychodzenie z domu. Muszą jednak normalnie żyć, a to oznacza, że potrzebują zakupów, wyprowadzenia psa na spacer czy rozmowy na te potrzeby. Dziś odpowiada Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Gdzie nasi seniorzy mogą zadzwonić 22 505 11 11. poprosić o pomoc. Mówi minister Marlena Maląg. Konsultant, który odbierze telefon, przekaże informację do najbliższego ośrodka pomocy społecznej, że dany senior potrzebuje pomocy. Tutaj w całej tej drabince pojawiają się pracownicy ośrodka i wolontariusze. Na dzień dzisiejszy mamy zgłoszonych ponad 10 tysięcy seniorów i blisko tyle wolontariuszy. Nawet odrobina czasu pozwala zrobić coś dobrego, mówi poseł PiSu Anita Czerwińska. Formuła programu jest tak szeroka, że każdy, bez względu na to, jak wysoką nawet prowadzi aktywność zawodową, to może tę swoją pomoc dołożyć. Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów funkcjonuje ponad 2 tygodnie. Wciąż się rozwija. Teraz mogą przystąpić do niego wolontariusze cyfrowi. Czy do założenia internetowych kont pacjenta zachęcał dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych. Co otrzymamy? Proszę Państwa, otrzymamy receptę
receptę, którą państwo już otrzymujecie, ale kolejną e-receptę także, od nowego roku także e-skierowanie. Będziemy mogli podejrzeć trochę informacji o stanie swojego zdrowia i to internetowe konto będzie jak gdyby cały czas uzupełniane o nowe możliwości. Specjalny zespół w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wyjaśnia wątpliwości dotyczące Funduszu Wsparcia Kultury. Z 400 milionów złotych przeznaczonych na pomoc artystom i pracownikom ich wspierających, część miała trafić do firm związanych z tak zwanymi celebrytami. W piątek resort kultury przedstawił listę ponad 2000 podmiotów, które miały otrzymać środki z Funduszu Wsparcia Kultury. W założeniu 400 milionów złotych miało trafić do artystów i pracowników sektora całkowicie zamkniętego z powodu pandemii, podkreśla wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. To był sektor, który w sposób specyficzny, specjalny nie był wspierany od marca, a był pierwszy zamknięty i najprawdopodobniej będzie ostatnim otwartym. Lista beneficjentów wzbudziła jednak ogromne kontrowersje. Obok teatrów, filharmonii, pojedynczych artystów i firm eventowych wsparcie sięgające setek tysięcy złotych miało trafić do firm związanych z celebrytami, znanymi aktorami oraz muzykami disco polo. Rozumiem oczywiście duże pieniądze przyznane firmom takim jak teatry, filharmonie i tym podobne, które będą mogły wspomóc zatrudnionych aktorów czy filharmoników, ale dawać po kilka set tysięcy tym celebrytom, którzy mogą po prostu sprzedać dwa auta i zostawić sobie jedno na te trudne czasy, tego nie pojmuję. Sposób podziału pieniędzy z Funduszu Wsparcia Kultury krytykuje Platforma Obywatelska. Szkoda, że tak jak o liderze Bayerful i o niektórych liderach, na przykład Disco Polo, rząd nie myśli o polskich lekarzach, bo to oni dzisiaj bronią nas przed epidemią. To oni dzisiaj są na pierwszej linii walki o zdrowie Polaków. Ludowcy domagają się równego traktowania wszystkich obywateli dotkniętych kryzysem. To mają być zasady proste, jasne i czytelne i mają trafić te pieniądze do twórców kultury, a nie do tych, którzy się chcą nachapać. Konfederacja chce natomiast dymisji wicepremiera Piotra Glińskiego. Za to dzielenie społeczeństwa, za to rozdawnictwo, za oderwanie od rzeczywistości. Wszyscy widzieliśmy te kwoty. Wszystkie wątpliwości dotyczące Funduszu Wsparcia Kultury ma wyjaśnić specjalny zespół w ministerstwie. Ma on ponownie zweryfikować wszystkie podmioty gospodarcze, które zawnioskowały o pomoc. Zweryfikujemy, czy ta pomoc poszczególnym firmom się należy. Nam chodzi o utrzymanie miejsc pracy i wsparcie tych ludzi. Resort kultury zapewnia, że chce, aby pomoc finansowa jak najszybciej trafiła do wnioskodawców, którzy nie są podmiotami gospodarczymi, a którzy mają problemy z powodu pandemii. Duże firmy będą musiały poczekać na weryfikację, czy pomoc im się należy. Prezydent Andrzej Duda zapowiada weto w sprawie piątki dla zwierząt. Jest zwolennikiem zamknięcia hodowli zwierząt na futra, ale tylko wtedy, gdy do rolników trafią realne odszkodowania. Prawo i Sprawiedliwość rozpoczyna pracę nad nowym projektem w tej sprawie. Nad partią wciąż wisi widmo rozłamu. Po tym jak piątka dla zwierząt została mocno zmieniona w Senacie, już nie wróciła do Sejmu. To nie znaczy, że obóz władzy porzucił ten projekt. Chce go przeforsować, ale w nowej formie. Przygotowujemy nową wersję tych przepisów, żeby skomprymować te wszystkie zmiany, poprawki, nowe rozwiązania, które się pojawiły w toku dyskusji. Na razie nie znamy szczegółów nowych przepisów. Poseł Radosław Fogiel podtrzymuje stanowisko, że to krok w stronę lepszego traktowania zwierząt. Te zapowiedzi są wystarczające, by już teraz ich skutki odczuwali hodowcy zwierząt na futra, mówi Szczepan Wójcik z Instytutu Gospodarki Rolnej. Banki, słysząc tego typu zapowiedzi, już wypowiedziały niektórym hodowcom kredyty, zmuszając ich tym samym do wcześniejszej spłaty. Prawo i Sprawiedliwość do dzisiaj próbuje poskładać w całość własny klub parlamentarny. Głosowanie w sprawie piątki dla zwierząt podzieliło posłów i senatorów. Nad partią wisi widmo rozłamu. Odejść może m.in. Jan Krzysztof Ardanowski. W gronie polityków, którzy mogą pójść za byłym ministrem rolnictwa, jest Lech Kołakowski. Stanowisko polityków, którzy byli przeciwko piątce dla zwierząt, podziela prezydent Andrzej Duda. W trakcie zjazdu klubów Gazety Polskiej prezydent podkreślił, że jest przeciwnikiem tej ustawy, jaka pierwotnie wyszła od obozu rządzącego, a którego twarzą stał się obecny minister Grzegorz Puda.
Ja się z tą ustawą absolutnie nie zgadzam. W wielu punktach jest absolutnie nieprzemyślana. Zrobię wszystko, żeby nie dopuścić do wejścia tej ustawy w życie i tych przepisów. We wrześniu prezes PiSu Jarosław Kaczyński zdecydował o zawieszeniu 15 posłów partii, po tym jak zagłosowali mimo dyscypliny partyjnej przeciwko uchwaleniu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Wczoraj zawieszenie dla 13 z nich anulowano. To nic nadzwyczajnego, mówi poseł PiSu Jan Mosiński. Ci posłowie, ta 13, zachowywali się w sposób zgodny z regulaminem. Dziś szef Komitetu Wykonawczego PiSu Krzysztof Sobolewski poinformował, że postanowieniem rzecznika dyscyplinarnego partii umorzono postępowanie dyscyplinarne w sprawie naruszenia statutu partii dwóm pozostałym posłom. W związku z tym wygasa decyzja prezesa PiS o zawieszeniu w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości Jana Krzysztofa Ardanowskiego i Lecha Kołakowskiego. Jeszcze wczoraj poseł Lech Kołakowski zapowiedział, że opuści PiS i utworzy koło poselskie. Takie zamiary miał też Jan Krzysztof Ardanowski. Dziś po południu poseł Kołakowski spotkał się z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim oraz szefem klubu Ryszardem Terleckim. Jestem zadowolony z tego, że doszło do rozmowy. Padły bardzo ważne argumenty z obu stron. O tych argumentach poseł nie chciał mówić. Nie zdradził też, czy rozmowa z prezesem PiSu dotyczyła nowego projektu ustawy o ochronie zwierząt. Polska i Węgry zawetowały budżet Unii Europejskiej. Nie zgadzają się na jego powiązanie z mechanizmem praworządności. Polski rząd liczy na wypracowanie kompromisu, który pozwoli przyjąć unijny budżet na kolejne lata. Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w Sejmie informację na temat weta, jakie Polska zgłosiła w trakcie prac nad unijnym budżetem. Podkreślał, że wszystkie państwa powinny być w Unii Europejskiej traktowane równo. Mechanizm, jaki zaproponowała prezydencja niemiecka, określił jako próbę obejścia traktatów poprzez rozporządzenie. Domagamy się przede wszystkim tego, żeby Unia Europejska nie była Unią podwójnych standardów, żeby była Unią równych, a nie Unią równych i równiejszych. Premier wskazywał, że pojęcie praworządności w nowym mechanizmie mogłoby być dobrowolnie interpretowane. W konsekwencji w jego ocenie taki mechanizm mógłby prowadzić do rozpadu całej wspólnoty. Mógłby zostać dowolnie użyty przeciwko dowolnemu państwu członkowskiemu, dodał. Unia, gdzie jest europejska oligarchia, która karze tych dzisiaj słabszych i wciska ich do kąta. To nie jest Unia Europejska, do której my wchodziliśmy i to nie jest Unia Europejska, która ma przed sobą przyszłość. Polska zgłosiła weto do unijnego budżetu najpierw na poziomie ambasadorów, później także na poziomie spotkania ministrów do spraw europejskich. Prezydencja niemiecka zapowiedziała, że będzie szukała pola do porozumienia. Na rząd naciska opozycja. Chce zobowiązać premiera do poparcia mechanizmu poprzez przyjęcie specjalnej uchwały. Dzisiaj każdy, kto grozi wetem w stosunku do dobrego budżetu dla Polski, zdradza polski interes narodowy. Mówił przewodniczący PO Borys Budka. Prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz wytykał premierowi, że nie potrafi przekonać do swojego stanowiska szerszej grupy państw. Nazywa pan zasadę praworządności tak zwaną zasadą praworządności. Ale dlaczego nie przekonał pan całej grupy Wyszehradzkiej? Dlaczego pan nie przekonał Czech i Słowacji do tego, że pan ma rację? Z kolei przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski twierdził, że to polski rząd dzisiaj namawia do konfliktu, a interesy próbuje załatwiać poprzez, tu cytat, pohukiwanie. Potraficie zjednywać sobie, szanowni panowie z Prawa i Sprawiedliwości, panie premierze, wrogów. Szukacie nieporozumień. A za swoich partnerów wyznaczacie tych, którzy są największymi podpalaczami Unii Europejskiej. Tutaj Krzysztof Gawkowski miał na myśli Węgry i premiera Viktora Orbana. Premier Mateusz Morawiecki odpowiadał na zarzuty. Przekonywał, że w interesie Unii Europejskiej jest odrzucenie mechanizmu pieniądze za praworządność. Mówił, że budżet można kontrolować, ale nie w sposób łączący go z praworządnością. Do tego służy artykuł 7 w unijnym traktacie. Uważam, że nie wolno otwierać tej puszki Pandory. Premier zapowiedział przygotowanie uchwały, którą jutro będzie procedował Sejm. Wtedy jestem przekonany, że czarno na białym będzie wiadomo, jakie mechanizmy służą utrwalaniu siły Unii Europejskiej, a jakie mechanizmy grożą jej rozpadem. Mateusz Morawiecki wielokrotnie powtarzał w trakcie swojego wystąpienia, że gra o budżet to gra o polską suwerenność. Tydzień temu obchodzony był Ogólnopolski Dzień Seniora. To święto ma na celu przypomnienie roli i docenienie obecności w naszym życiu osób starszych.
Dzień seniora to szczególne święto ludzi starszych. To od nich czerpiemy wiedzę i bogate doświadczenie. To osoby bardzo aktywne, które chcą coś z siebie dać drugiemu. O wielkiej roli seniorów w naszym życiu mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Chcę, by państwo wiedzieli i realnie czuli, że naprawdę są i będą dla nas ważni, zarówno w sytuacjach kryzysowych, jak i na co dzień, w spokojnych czasach. Dlatego stale rozwijamy sieć domów i klubów Senior Plus, wspieramy projekty aktywizujące osoby starsze, dbamy o korzystne waloryzacje świadczeń, zapewniliśmy 13. emeryturę, pamiętamy o mamach, które w przeszłości wychowały co najmniej 4 dzieci, ale nie zdążyły wypracować sobie minimalnej emerytury. To wszystko robimy dla was. Seniorzy chcą być potrzebni także teraz, kiedy przyszło nam żyć w trudnych czasach pandemii. Wiele dziennych domów seniora wprowadziło w swoich placówkach dobre praktyki, które pomagają ich podopiecznym przetrwać ten trudny okres. Między innymi w Oleśnicy oraz w Bytomiu seniorzy biorą udział w wielu zajęciach, także tych artystycznych, w trakcie których powstają przepiękne jesienne kompozycje czy zimowe bałwanki. Z myślą o osobach starszych powstały godziny dla seniora oraz Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. W pomoc włączają się organizacje pozarządowe, wolontariusze, zwłaszcza młodzi, żołnierze WOT-u oraz miejskie ośrodki pomocy rodzinie. Tak jak ten w Białymstoku, podkreśla Jolanta Perkowska, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Słuchamy seniora, tak? Są to pierwsze potrzeby. W pierwszej kolejności są to zakupy pierwszej potrzeby, czyli zakupy żywnościowe, środki higieny, leki, opłata rachunków, czasami jakieś sprawy urzędowe, tak, jakieś nie za bardzo wymagające też jakichś danych wrażliwych. Zainteresowanie ze strony seniorów jest ogromne.